RL Exchange. Tanie kredyty oraz przedmioty do Rocket League. Szybka dostawa oraz wiele metod płatności, takich jak Blik czy PaySafeCard. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w nowym odcinku z Rocket League, w odcinku, w którym omówimy sobie sezon 10. Oczywiście jest to sezon 10 licząc od free-to-playa, bo ogólnie będzie to sezon bodajże 24 czy jakoś tak. Tutaj widzimy, że dostajemy już sobie nagrody za sezon, czyli są to koła. Zaraz je zobaczymy, jak wyglądają. A, jeszcze nagrody oczywiście turniejowe, bo tam nie kupiłem wszystkiego za walutę turniejową. Ale dobra, nie przedłużajmy, chodźmy zobaczyć koła. A prezentują one się w następujący sposób. Zobaczmy tutaj, jak wyglądają. Zobaczmy, czy się różnie w ogóle czymś tak na pierwszy rzut oka SSL od Silvera. Chyba się różni tylko tym, że na środku jest ranga SSL-a i jest też napisane Super Sonic Legend, a nie Silver. No jest też minimalnie może bielsze, ale jest to naprawdę niezauważalna różnica na pierwszy rzut oka. I w sumie nawet nie wiem, czy nie podoba mi się bardziej ta wersja za srebro. Za golda, z tego co widzę, niestety ten gold jest taki bardziej żółty niż złoty. Ale ogólnie myślę, że są to całkiem okej nagrody. Na pewno najlepsze koła, jakie były w historii nagród. No moim zdaniem jest znośnie, ale nie wiem, czy będę tego używał. A zresztą użyję sobie na jakimś odcinku, na pewno będziemy testowali. Zanim przejdziemy do karnetu, przypominam tutaj o zakładce Wesprzyj Twórcę, gdzie możecie oczywiście wpisać kod EDEK. No i jak już to zrobić, to wchodzimy w Rocket Pass. Ja oczywiście nie biorę zestawu premium, bo to i tak z... no po chwili grania to wbijecie. Dostajemy kółka z golfa, samego golfa i ogólnie zacznijmy może właśnie na temat Volkswagena Golf GTI. Otóż jest to kolejny kultowy, no i przede wszystkim licencjowany samochód w Rocket Passie. Moim zdaniem jest to naprawdę rewelacyjna zmiana, że w Rocket Passie pojawiają się licencjonowane samochody. Są to samochody, które na pewno mogliście spotkać na ulicy, też pewnie część z was nimi jeździło, więc jest to na pewno mega fajna sprawa. Oczywiście test golfa pojawi się na dniach. Na razie nie wiem, jaki ma hitbox, tak wygląda w sumie dosyć oktejnowo, no ale test golfa będzie na dniach, także to poruszymy później, a teraz przejrzyjmy sobie tutaj, czy jest coś ciekawego w nagrodach. Ogólnie z tego, co wywnioskowałem, to tematem chyba sezonu jest albo spokój, albo po prostu jakieś rośliny. Tutaj mamy małego żółwika na dachu, co wygląda całkiem słodko, ale mimo tego, że tak wygląda, to pewnie dużo osób go nie będzie używało. Koła, co są mega dziwaczne. Malowanie do Backfire'a. Ogólnie malowanie całkiem spoko i pasuje do tego auta. Ale kwestia jest taka, że nikt nie gra tym autem. Ptasie gniazdo jako baner nawet wygląda spoko. Ej, fajne malowanie do golfika. Naprawdę sympatyczne. Takie trochę sportowe. Tytuł do gierki. Koła, które wyglądają nawet nieco lepiej. Te są nawet spoko z jakiegoś powodu. Może się nada do jakiegoś typowego auta Sebixa, czy tam po prostu jak ktoś chce zrobić auto pokroju lowridera. Wiadomo, że nie ma lowriderów w Rokecie, ale możecie coś wzorowanego zrobić. Wybuch. Ten wybuch mi się nie podoba. Ogólnie tutaj też widzimy nową mapę od razu, jak wygląda bramka. Ale mapę sobie później zobaczymy na spokojnie. Koła znowu mega brzydkie. Taki liść. No, typowy liść. Nikt go nie będzie używał raczej. Ślad z potopą brzydki. Koła na razie fatalne, ale ogólnie widziałem na zwiastunie, że jakieś koła były całkiem spoko. Także poczekamy, aż je zobaczymy. I pikselowane okulary. Ej, całkiem śmieszny tutaj baner gracza. Ciekawe, czy to w meczu też będą tak zjeżdżały na dół. Tutaj malowanie do merca. Tego malowania raczej nie będę używał, nawet jak będę grał mercem. Koła znowu fatalne. Tutaj jakiś tytuł darmowy. Ptasie gniazdo na dachu. Nie za ciekawe malowanie do Octane'a. O, i ulepszony golfik, jak szybko. 35 poziom, więc dużo szansa, że jeszcze pojawi się trzeci. Ewentualnie będzie coś fajnego na 70 levelu. Ej, mega fajnie, taka karbonowa maska. Na tak niskim levelu jeszcze taki ulepszony golfik, moim zdaniem będzie na pewno warto to przetestować. Jak tutaj przelatujemy przez kredyty, to może przypomnę, że bodajże na 120 poziomie karnetu, jeżeli dobijecie 120 poziom kupując premium, to kredyty za karnet wam się zwracają. Dokładnie 1000 kredytów, czyli ta kwota, którą musicie zapłacić za podstawowy karnet, się wam zwraca, więc na pewno jeżeli gracie dużo w Rocketa, to opłaca się kupować zawsze karnet, bo to jest dużo darmowych przedmiotów tak naprawdę, to znaczy na chwilę nie macie kredytów, ale potem je odzyskujecie. Koła, które wyglądają, jakiś efekt 3D to ma ogólnie. Mogę sobie wyobrazić, że jak będą malowane, to będą spoko wyglądały, ale te mi się jakoś nie podobają. Malowanie do Dominusa nie za ciekawe. Diabeł morski na dachu. No, nie przeczuwam, żeby ktoś go używał. Banerek z golfikiem, więc dla fanów golfa coś super. Te malowania to naprawdę nie wiem, kto tworzy, no. Co to jest w ogóle? Kolejne wypasione koła, ale jakoś tak mi chyba nie siadają. Chociaż może jak będą malowane, to nawet mogą być niezłe. A, jeszcze tak może lecąc przez te przedmioty, powiem, że trochę się zawiodłem mimo wszystko. To znaczy, no, nie mimo wszystko. Ale zawiodłem się, że nie wprowadzili dalej nowego silnika w gierce. Co to za dziwaczne koła są? No jak to wygląda? Generalnie liczyłem na to, że już pojawi się nowy silnik Rocketa, Unreal Engine 5. Ale jak widzimy, to chyba są z tym jakieś problemy. Nie no, te koła to jest abstrakcja. Tutaj jakiś meszek wokół awatara.
Boost wyglądający i brzmiący mega pokracznie. To mi się wydaje, że też nie będzie raczej używane. Co to jest? No nie mogę. Naprawdę koła w tym sezonie, zresztą jak w każdym sezonie, są już tak bardzo odjechane, że masakra. Naprawdę na ten moment podoba mi się to chyba tylko i wyłącznie Golfik. Jeszcze bardziej dziwaczne koła i za 70 poziom mamy taki oto kwiat lotos z bramki, ale nie wiem, jakoś mi mega nie siedzi, zobaczmy, czy jest coś za wyższy poziom. Są oczywiście malowane samochody, ostatnio chyba za 95 level było coś ciekawego, w sensie jakieś nowe wybuchy, ale z tego co widzę, teraz tego nie ma, więc to by było na tyle w karnecie. Prawdę mówiąc, trochę jestem zawiedziony. Oczywiście jest Golfik, który sam sprawia, że tak naprawdę moim zdaniem warto zakupić karnet, zwłaszcza jeżeli wbijacie 120 level. Przy okazji zobaczmy, jak bardzo podobny jest Fenek do Golfa. No naprawdę, Fenek to jest taki trochę podrasowany, nielicencjonowany golf, więc ciekawe, czy też golfik będzie całkiem grywalny, ale jak widzimy, jednak trochę ten kształt się różni, ale dalej może być spoko do grania golfik. Jeszcze tutaj co istotne, to koła z golfa możemy używać również na innych samochodach, ale wyglądają one dosyć dziwnie, natomiast nie wiem, gdzie są te koła, które widziałem na trailerze, może z drugim golfem je dostaniemy, tym na 35 poziomie, no ale okej, lecimy teraz do nagród turniejowych. Pierwszy wybuch wygląda chyba nawet ciekawiej niż w Rocket Passie. Drugi wybuch chyba też wygląda ciekawiej, nawet jeszcze ciekawiej bym powiedział. Za to boost wygląda, no nie jest to coś, co będę używał. Nie no, nie wiem w sensie, czy ktoś kiedykolwiek stwierdził, że koła w rokecie są jakieś kozackie i musi je używać. Naprawdę jestem zdania, że gdyby w rokecie pododawali jakieś koła, które są normalnie spotykane w normalnych samochodach w prawdziwym świecie, to by było to dużo lepsze rozwiązanie, bo brakuje też dużo różnych wariacji kół takich, no normalnych, a nie czegoś takiego. To jest boost? Ej, to jest akurat całkiem śmieszne, ale raczej nikt tego nie będzie używał. Ale sam koncept jest zabawny, nawet mi się to podoba. Malowanie do Octane'a w sumie nawet może być ładnie, jak się dobre kolory da. Koła to się nawet nie wypowiadam, malowanie się nie wypowiadam, to też się nie wypowiadam. Rolka papieru jako ślad pod opon, a to też nawet zabawne. Nie no, koła, nie, chciałbym jakieś koła zobaczyć, co mi się spodobają. Ciekawe, za ile sezonów będzie taka sytuacja. No niestety, nagrody turniejowe nie są jakieś odjechane, chyba najciekawszy przedmiot to jest ten wybuch. Ale też nie jest jakiś rewelacyjny. Ogólnie z takich dodatkowych zmian to słyszałem, że jak szukacie teraz meczu, to macie coś takiego jak przewidywany... Gdzie to jest? Czemu nie ma przewidywanego czasu szukania? Czekajcie, może wejdę na freeplay. Powinien być gdzieś przewidywany czas szukania danego trybu, ale tego nie widzę. Nie widzę nigdzie napisu, jak jest wypełniona playlista. O, jest szacunkowy czas w kolejce. Nie, anuluj, dobra. Ale przez chwilę może tutaj będziecie mieli jakieś spowolnienie czy tam zbliżenie, że było napisane, że szacunkowy czas wyszukiwania danego trybu i ileś tam minut. Nie wiem, czy to na razie dobrze działa, czy dobrze pokazuje do waszej rangi, ale mam nadzieję, że to z czasem będzie pracowało dużo lepiej. Na pewno jest to lepsza informacja niż wypełnienie playlisty dobre, czy jakoś tak, jak to tam było. Szkoda, że nie ma napisane, ile jest graczy w danej kolejce, ale no trudno. I tak jest to poprawa moim zdaniem. Może przejdźmy teraz na mapę. No i okej, to powinna być ta nowa mapa, nazywa się ona Dead Eye Canyon Oaza. Zacznijmy sobie meczek, zobaczymy ją. Ej, no muszę przyznać, jeszcze tu jest taka piłeczka fajna. Ej, nie wiem, czy to nie jest najładniejsza mapa, tak szczerze. W sensie, przynajmniej na pierwszy rzut oka? Wydaje mi się, że jest to najlepsza mapa, którą pamiętam, że dodawali, jak już grałem w Rocketa. Zupełnie nie rozprasza, ma dobre kolory. Czekajcie, jeszcze dam sobie ustawienie na maksa, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Ej, naprawdę wygląda to rewelacyjnie. Ej, najładniejsza mapa i jeszcze nie rozprasza oczu. No dobra, to dwie rzeczy w tym sezonie wyszły Rocketowi bardzo dobrze. Nawet trzy bym powiedział. Albo dobra, podrasujmy do czterech, bo koło jako nagrody powiedzmy, że są spoko. Ta mapa jest naprawdę... Nie no, jest piękna, tak szczerze. Najładniejsza mapa moim zdaniem, jaką dodali. Mam nadzieję, że nie będzie problemów z FPS-ami na niej, czy tam czymś takim. Ej, naprawdę, ta mapa wygląda rewelacyjnie. To jest chyba moim zdaniem najładniejsza mapa do tej pory, jaka jest w Rokecie. I do tego jest grywalna, czyli dwa w jednym. Ale idąc dalej, to na pewno fajnie, że Golf jest w karnecie. Jest to też fajny samochód. No i czwarta fajna rzecz jest to, że już nie ma napisane w playliście, że wypełnienie playlisty jest wspaniałe. Tylko jest przynajmniej ten czas oczekiwania napisany. Ej, no naprawdę, nieziemsko to wygląda. Nie mogę się na to napatrzeć, tak szczerze. No ale dobra, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem i właśnie zaobserwowałem coś nowego. Jeżeli chcemy wyjść z meczu przed zakończeniem spotkania, to możemy dać tytuł powtórki, wcześniej tego się nie dało ustawić, także to jest kolejna taka zmiana, której pewnie większość z was nie zauważy, ale na pewno miłe to jest. No i dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym sezonie. Moim zdaniem szkoda, że te przedmioty z karnetu są takie, jakie są i szkoda, że nie ma nowego silnika w gierce, ale za samego golfika oraz za tą mapkę na pewno
ocena leci w górę. Na dniach pojawi się test golfa, więc możecie wyczekiwać. Oraz pewnie zagramy sobie jeszcze jakiś turniej in-game z nowymi nagrodami. A teraz już nie będę przedłużał. Możecie zostawić suba, lajka i to by było tyle. Elo, elo.